Te 5 rzeczy dzisiaj dowiesz się na temat opodatkowania kryptowalut w Niemczech, moi kochani. Po pierwsze, jak się nazywa tego typu dochód z kryptowalut i pod jaką nazwą w ogóle jest on do opodatkowania? Punkt drugi, kiedy trzeba te dochody, zyski z kryptowalut opodatkować, a kiedy nie? Punkt trzeci, a co, jeżeli masz na przykład straty? Punkt czwarty, co jeżeli dokonujesz bezpośrednio zakupu za walutę kryptowalut, na przykład Lieferando ma opcję zakupu za Bitcoina. I rozszerzenie tego punktu, co jeżeli wymieniam jedną kryptowalutę bezpośrednio na drugą, czyli na przykład ileś tam jednostek, powiedzmy Bitcoina, chcę sobie wymienić na Ethereum. I punkt piąty, który może być bardzo interesujący, czyli nawet jeżeli zanim opodatkujemy, to pytanie, w jakiej sytuacji w ogóle musimy podać tego typu zyski w ogóle w rozliczeniu podatkowym. Zapraszam. Na samym wstępie, w kwestii formalnej w Niemczech tego typu doradztwo, które by komuś robić lub udzielać takich porad, podlega pod właśnie Steuerberatungsgesetz, paragraf 3, doradztwo podatkowego. W Niemczech właśnie trzeba, żeby doradzać komuś z zakresu podatków, mieć do tego specjalne uprawnienia. Także na początku powiedzmy to sobie i załatwimy formalnie, że takich uprawnień nie mam. Po prostu, że tak powiem, że znalazłem tego typu informacje na stronie Ministerstwa Finansów w Niemczech, no to pomogę Wam przetłumaczyć i opowiedzieć właśnie, w sumie przeczytać ten artykuł w języku polskim, bo to jest świetnie tutaj wytłumaczone i odpowiedzone jest na tak naprawdę wszystkie pytania, jakie mogą Was notować. To, co dzisiaj omówimy, to jest w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z prywatną osobą, bo oczywiście temat kryptowalut można też robić stricte jako firma. Także i w takim przypadku, jeżeli robimy to jako prywatna osoba, to w takiej sytuacji podlega to pod prywatne Veräußerungsgeschäfte jako sonstige Einkünfte, jeżeli chodzi o rozliczenie podatkowe. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, jak się okazuje, nie tylko kryptowaluty do tego punktu należą, ale też na przykład zakup jakiegoś auta zabytkowego, tak, oldtimera, jakiejś biżuterii, sztuki i tak dalej. Tego typu rzeczy też będą się w ogóle tak samo rozliczały, jako przykład będą do rozliczenia i to też natomiast będzie się sumowało razem z Twoim zyskiem z kryptowalut. Natomiast dzisiaj zatrzymamy się już i dalej będę kontynuował tylko na przykładzie kryptowalut. No i w sytuacji, co jest typowe dla właśnie prywatne Veräußerungsgeschäfte, to temat taki, że jeżeli miałeś się w posiadaniu minimum 12 miesięcy, to są zwolnione z podatku. Czyli jeżeli na przykład kupiłeś, załóżmy sobie w styczniu 2023 Bitcoina na wartości 1000 euro i na przykład po półtorej roku sprzedałeś go i dostałeś za tą samą ilość Bitcoina, ale już po kursie dostałeś 1500 euro, no to mamy między 1000 a 1500 zysk 500 euro, no jeżeli minęło 12 miesięcy właśnie, to nie musimy tego opodatkowywać. I prawdopodobnie jako pierwsze pytanie nasuwać się, no dobrze, fajnie, dobrze wiedzieć, teraz mogę na to mieć wpływ, ale co jeżeli właśnie sprzedaję to poniżej roku, czyli co wtedy, jak to wtedy jest do opodatkowania? Moi kochani, poniżej roku mamy też w sumie dwie główne informacje. Mianowicie granice wolne od podatku, którego zyski mogą właśnie tego typu sprzedaży osiągnąć. Do roku 2023 była to granica, że zysk musiał być poniżej 600 euro, czyli maksymalnie mógł wynieść 599 euro w danym czasie poniżej 12 miesięcy od momentu zakupu do sprzedaży. A od roku teraz, czyli 2024, jest ta granica w wysokości 1000 euro, czyli może mieć taki zysk 999 euro i wtedy też jest to wolne od podatku. No i zaraz przejdziemy oczywiście do odpowiedzi na pytanie, co jeżeli jest ten zysk. Czyli to chyba kręcę wodę. Znaczy, z jednej strony tak, a z drugiej strony bardzo prosto, klarownie, krok po kroku, analogicznie odpowiemy sobie właśnie na to pytanie. Hej, witajcie kochani, mam dla Was coś bardzo ważnego do przekazania. Dla subskrybentów kanału i osób, które followują nas na Instagramie, mamy do rozdania 5 razy po 100 euro. Tak, dobrze słyszycie. Poza tym jeden pakiet doskonalenia technik jazdy w ADAC, jest to całogodzinne szkolenie z jazdą na torze poślizgowym, z jazdą w kółko, trenując i dowiadując się, kiedy Wasze auto na przykład wypada z zakrętu i wiele, wiele więcej, jak droga hamowania, pozycja za kierownicą, świetne szkolenie, sam w nim brałem udział. Kolejna nagroda, moi kochani, to jest detailerskie czyszczenie wnętrza, zewnętrza swojego samochodu przez Auto Detailing Adam. Tutaj zapraszam Cię do odcinka, w którym właśnie możesz zobaczyć, jak Adam odpisował m.in. Jakiś czas temu mojego Lexusa. A cały pakiet czyszczenia u Adama jest o wartości 300 euro. Kolejna nagroda to jest mentoring językowy z języka niemieckiego u mojej żony znanej z profilu Aga po niemiecku gada. I na ten profil Was zapraszam, żebyście mogli się dowiedzieć, jaka wartość Was tam czeka. Kolejna nagroda, którą mam dla Was, to jest godzinna konsultacja u mnie ze mną bezpośrednio 1:1 o wartości 266 euro i 10 centów z zakresu właśnie konsultacji biznesowych. No ale co jeżeli nie masz zamiaru otwierać firmy i takiej nie posiadasz? No to możemy w tym czasie odbyć analizę Twojej sytuacji finansowej, zaplanować cele, może chcesz zarabiać na nieruchomościach lub robić co innego, także jest to bezpłatna godzina konsultacji u mnie. No i teraz się pewnie zastanawiasz, co trzeba zrobić, żeby móc wziąć udział w losowaniu tych świetnych nagród. Moi kochani, wystarczy w sumie 3 rzeczy.
Pierwsze to być followować nas na Instagramie, drugie subskrybować nasz kanał na YouTubie i trzecie to przenieść do nas swoje ubezpieczenie Privathaftpflichtversicherung i Unfallversicherung, czyli prywatne ubezpieczenie OC i ubezpieczenie wypadkowe. I to wystarczy. I już bierzesz udział w losowaniu. Moi kani, terminy, bo czas terminów, które będą się specjalnie pod to losowanie nagród odbywały, jest to od 14 do 31 maja, czyli pół miesiąca tak naprawdę, jeszcze dobre, solidne. A 2 czerwca będzie losowanie wśród osób, które właśnie będą się dostaną do losowania. Każda osoba, która weźmie u nas właśnie udział w terminie na przeniesienie tych ubezpieczeń, automatycznie zakwalifikuje się do losowania. No i potem wielkie losowanie 2 czerwca. Także życzę powodzenia, piszcie do nas. Tu możecie się odzywać telefonicznie, mailowo, hasło, które musicie dodać, dzwoniąc do nas albo pisząc, że chcecie termin właśnie z udziałem w tym losowaniu, ponieważ nie jest to dla nas, dla naszych osób, które się do nas losowo odzywają i nie podadzą tego hasła, nie biorą udział, ich termin nie liczy się, ich przeniesienie ubezpieczenia nie liczy się do tego losowania. Także to jest tylko i wyłącznie dla naszych właśnie obserwatorów, ponieważ chcę się Wam się odwdzięczyć i właśnie wynagrodzić to, że oglądacie, bierzecie udział, jesteście tak aktywni, zainteresowani, zadajecie dużo pytań, no i dzięki Wam możemy się rozwijać. Także w ten sposób chcę powiedzieć po prostu dziękuję, dając Wam szansę wzięcia udziału właśnie w losowaniu tych świetnych nagród. Także pisząc do nas, dzwoniąc, umawiając się na ten termin, na przeniesienie tych ubezpieczeń, to pamiętajcie, żeby dać hasło właśnie wiosenne losowanie do kancelarii. Ale wielu z Was pewnie interesuje, co jak już właśnie trafimy na ten twardy orzech do zgryzienia, czyli tak naprawdę albo już jest za późno, albo miałeś faktycznie dopiero w tym momencie okazję sprzedać, żeby mieć z tego zysk i było to poniżej 12 miesięcy i przekroczyło to właśnie tą granicę wolną od podatku. W tym momencie świadomie położyłem nacisk na granica wolna od podatku, a nie kwota wolna od podatku, ponieważ co się dzieje? Jeżeli Twój zysk był teraz aktualny, czyli załóżmy, że poruszamy się w tej kwocie do 1000 euro i aktualny zysk miałeś i on przekroczył właśnie 1000 euro, załóżmy, że ten zysk już łączny wyniósł 1500 euro i było to już teraz w tym roku, załóżmy, że w styczniu, sobie 15 stycznia kupiłeś za, załóżmy tam, nie wiem, 500 euro, a za 2000 euro w marcu sprzedałeś, załóżmy tego, bitcoina. I różnica między kwotą wolną od podatku a granicą jest taka, że kwota wolna od podatku by odjęła tylko 1000 i tylko 500 musiałbyś opodatkować. Granica natomiast znaczy to, że jeżeli ją przekroczysz, to musisz całe 1500 doliczyć do swojego dochodu w danym roku. No właśnie. No i jest właśnie to pytanie, dobrze, ile z tego zrobiłem, muszę oddać. Odpowiedź jest nie najgorsza, ale dosyć, powiedziałbym, wstrząsająca, ponieważ trzeba doliczyć te zyski do swojego indywidualnego progu, tudzież procenta podatkowego. Co to oznacza, jeżeli w skali roku mamy w Niemczech coś takiego, też nie będę wchodził w szczegóły, ale taką tabelę podatku dochodowego i im więcej zarobiłeś, tym więcej procent musisz zarobić, zapłacić podatku. To po prostu do, na przykład jak standardowo założysz, że pracujesz na etacie i masz tam sobie dochód, nie wiem, 35 tysięcy euro, to musisz wtedy, jeżeli to jest poniżej tego roku, do tego doliczyć i właśnie tym procentem właśnie opodatkować. Czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ile procent jest do zapłacenia podatku. W Twojej sytuacji idealnej zapytaj swojego księgowego lub doradcę podatkowego. I pytanie, które często wydaje się na pozór, że nie ma takiej na nie prostej odpowiedzi, a może w sumie jest, natomiast tli się w nas taka nadzieja, łudzimy się, że może można jakoś to zrobić inaczej, obejść, ale co w przypadku, jak kupujemy coś za kryptowalutę jakąś lub wymieniamy bezpośrednio jedną na drugą? Ponieważ dlaczego jakby te dwa pytania wziąłem w jedno, bo odpowiedź jest taka sama, moi kochani. Zawsze, jeżeli taką transakcję, to jest też transakcja, jeżeli ją dokonujecie, to Wy technicznie, z technicznego punktu widzenia, załóżmy, że na przykład, nie wiem, płacisz sobie na Lieferando pizzę za bitcoina, to oczywiście następuje przeliczenie, ile on jest wart, zależy tam w jaki sposób, jak ta maska wygląda, oczywiście na jakim tam kursie, będą pewne wahania, ale ma jakąś wartość najcięższego w euro i ta transakcja potem w euro oczywiście też jest przeliczana. Wartość tej transakcji i wtedy to też jest w takiej samej formie jako sprzedaż tej części. Na przykład, jak miałeś, załóżmy, jesteś bogatym człowiekiem, miałeś jednego bitcoina albo kilka bitcoinów, no i tam malutką część tego bitcoina wydajesz na zakupienie tej jednej pizzy, to oczywiście to jest według tego kursu do, jako sprzedaż w tym momencie do opodatkowania. I tak samo, kochani, nic prostszego, jak za jedną kryptowalutę kupujemy drugą. To też zawsze danego dnia w danym kursie według tego całego przeliczenia po prostu on ma zawsze jakąś swoją wartość w euro i tak samo jest to z punktu widzenia patrzone na to jako na sprzedaż. Nic innego na przykład, jako ciekawy przykład, jest, zastanawiałem się, kurczę, a może nie trzeba podatków płacić, jeżeli by sobie płacić na przykład złotem, tak? No bo zawsze się mówi, a no jak zarobiłem tyle i tyle, to mam tyle i tyle podatków zapłacenia. I sobie pomyślałem, no dobrze, a jakby, nie wiem, mało mi tam częściami złota płacić. Tak samo,
by to trzeba było opodatkować, ponieważ ono, to złoto w tym momencie ma jakąś wartość i tą wartość trzeba do swojego podatku dochodowego w tym momencie doliczyć. No dobrze, ale czy wszystko wygląda, okej, umówmy się, znowu nie aż tak szaro-buro, bo mamy duże pole do podpisu, chociażby z tymi 12 miesiącami, które możemy śmiało wykorzystać. Ale nie tylko jesteśmy z jednej strony zobligowani do opodatkowania zysków, ale z drugiej strony możemy też zameldować straty, czyli je też znowu odliczyć w tej sytuacji. I co ciekawe, jeżeli nie mieliśmy właśnie takich zysków, to te straty możemy przenieść na przykład na przyszły rok. Tego typu zabieg nazywa się felustwo. Tak, oczywiście po więcej informacji odsyłam Cię do Twojego biura księgowego, Steuerberater, doradcy podatkowego, do tej osoby, która jest do tego uprawniona i Ci oczywiście pomaga w tych sprawach. I pytanie, które trochę jest takie mroczne, bo zdaje się, no może być do końca niepoprawne, czy jakieś takie odczucie jest, czy na pewno jest to zgodne z prawem. Tak, ale odpowiedź na pytanie, kiedy trzeba w ogóle podać tego typu zyski w rozliczeniu podatkowym. No moi kochani, właśnie tylko tak naprawdę wtedy, jeżeli no, ta transakcja ma miejsce poniżej tego roku i jest powyżej tej granicy, którą Wam mówiłem, czyli od 600 euro do roku 2023 i od 1000 euro wzwyż roku 2024. Co natomiast bardzo ważne, to nie zwalniać to z obowiązku, żeby też oczywiście w razie zapytać z urzędu skarbowego, ponieważ może dostaną jakieś informacje gdzieś, nawet nie jakieś gdzieś, ponieważ teraz wszystkie tutaj dopuszczone na niemieckim rynku platformy do handlowania czy portfele i tak dalej muszą wysyłać deklaracje do urzędu skarbowego niemieckiego. Także tak samo w razie natomiast wiadomo jakichś błędów, niejasności, jakichś pytań, to żebyś wszystkie systematycznie pobierał sobie zawsze jakieś wyciągi, kiedy co kupiłeś i tak dalej. Jest też, może się też pojawić pytanie, co jeżeli na przykład, nie wiem, w skali roku dokonałem więcej transakcji jednej waluty, no i w sumie potem nie wiadomo, która jest jakby która. Wiele osób też sobie zadaje pytanie, no dobrze, ale ja naprawdę odbyłem dosyć dużo transakcji, straciłem jakby trochę już taką rachubę. Co wtedy? Jak można to prosto skalkulować? I oczywiście tak, żeby też było akceptowane przez Urząd Skarbowy. Jest taka zasada, która się nazywa w skrócie FIFO, czyli FIFO, czyli First In, First Out, czyli możemy wstępnie, nie ma problemu z tym Urząd Skarbowy, żeby zaakceptować taką kolejność, że te pozycje, które pierwsze zakupiłeś, to one liczą się jako pierwsze, które też sprzedałeś, czyli te pozycje, które trzymasz już najdłużej. Do czego Was zachęcam, to też pobierajcie ze swoich właśnie rynków, portfeli i tak dalej, wyciągi, notujcie na bieżąco, odkładajcie właśnie te wszystkie kwitki, żebyście potem na koniec roku mogli sami sobie podsumować, jak to wyglądało i też zdeklarować to też w Urzędzie Skarbowym odpowiednio. Trzymajcie się, życzę Wam świetnych inwestycji i następnego razu trzymajcie się, Krystian Ładej, Kancelaria. Hej!